about being a member of the Information Society? That's a difficult question because I didn't know we were in the Information Society. Witam Cię bardzo serdecznie, Rafał z tej strony i dzisiaj na pełnym gazie wchodzimy w kolejną sesję zdjęciową. Dzisiaj pokażę Ci, jak wykonuję sesję w RAW. Było co prawda bardzo zimno, nagrywałem wczoraj rano i musiałem wejść do auta, bo mi zamarzły palce, więc podjechałem jak najbliżej spotu, z którego latałem i latałem tak gdzieś w okolicach kilkudziesięciu metrów. Cały czas miałem Mavica przy otwartej szybie w zasięgu wzroku i to takiego bezpośredniego. Robię ten cykl po to, żeby też ludzie mogli podpatrzeć i ustawienia i mniej więcej jak wygląda taki lot. Jak będzie cieplej, to pokażę całą procedurę z kalibracją, z przygotowaniem, z rozłożeniem sprzętu i zamówieniem. Staram się robić to po to, żeby właśnie przekazać ludziom, jak to sobie ogarnąć, tego typu samotne loty. Ja zwykle latam właśnie sam w takich miejscach, które są w miarę bezludne. Jeżeli są bardziej turystyczne, to przyjeżdżam wcześniej. Tę sesję robiłem o 8 rano i było mało ludzi, bardzo zimno, jak mówiłem. No i przyjechałem na skały. Wcześniej się trochę przygotowałem, żeby zrobić fajne fotki i fajne ujęcia. Robiłem już wcześniej tą sesję wczoraj. Ale nie było tak dobrego światła jak dzisiaj. Dzisiaj rano jest dość dobre światło, jest mroźno, ale niebo powinno być dość też dramatyczne. W tej chwili to, co zrobimy, to zacznę już nagrywać ekran. Uwaga! 3, 2, 1, akcja, nagrywa się ekran i odpalimy aplikację DJI Go. I będę leciał, to będzie krótki lot de facto. Zaczniemy za chwilę od ustawień. Wczoraj musiałem nawet zrobić taką sytuację, że wyłączyłem czujniki z tego względu, że tu jest ok. Obstacle avoidance. Zobaczmy sobie. Wyłączyłem czujniki, bo tak mocno raziło słońce. A dzisiaj zaczniemy może delikatnie od ustawienia ekspozycji. Przynajmniej częściowo. Może tak, za chwilę się okaże. 120. Na razie jest na minus 1. Włożyłem filtr 8, czyli będą loty z filtrem 8. Teraz zobaczmy, jakie są ustawienia, jeżeli chodzi o fotografię. Chciałbym wykonać fotografię w HDR. Jak zwykle będziemy mieli długi czas wykonywania fotografii. Chciałbym wykonać fotografię 4/3. White balance, zróbmy sunny. Jeżeli fotografujesz w formacie RAW, ten white balance można później poprawić, na przykład w Lightroomie. Ja tutaj mam JPEG i RAW, żeby mieć i szybki podgląd i żeby mieć możliwość szerszej edycji. No dobrze, satelit mamy 15, zimno jest jak jasna cholera. Tu pokazuje mi, że coś jest nie tak, jeżeli chodzi o VPS. Więc VPS włączyliśmy i myślę, że można zaczynać. Jedyne co sprawdzę, to czy ekran się nagrywa. Tak, i startujemy. Rozpoczniemy od tego, że delikatnie silniki rozgrzeję. Tu wszystko jest ok, Mavic się dobrze sprawuje, tylko w tej chwili z tej pozycji go nie widzimy. Więc pierwsze co robimy, to take off. I mamy sytuację taką, o której mówiłem. Czyli jest fajne, dramatyczne niebo. Nie mam tu żadnych zakłóceń, Mavic przepięknie sobie w tej chwili zawisł i wykonamy parę zdjęć w zupełnie innych warunkach oświetleniowych niż te, które miałem wczoraj. Dzisiaj sprzyjająca pogoda do robienia zdjęć, oprócz tego, że jest bardzo zimno, jak widzisz, jestem w samochodzie. Zaparkowałem tuż przy skałce, jak tylko mogłem najdalej. A zrobiłem to dlatego, że nie było szans w ogóle, jeżeli chodzi o wyjście na dwór. Minus 7, tak mi było zimno. Dobrze, ustawimy w takim razie trochę krótszy czas ekspozycji. Nieduży. Może tak. I spróbujemy strzelić kilka fotek. Ja mówiłem też w trakcie tego warsztatu, który cały czas nagrywam, że rób 85% zdjęć, których nie wykorzystasz. A 15-10, które wykorzystasz. Mavic jest mega stabilny. Słyszę tutaj na suchoje, ale nie mam żadnych, wiesz co, nie mam żadnych tutaj sygnałów, żeby cokolwiek leciało. Zresztą jestem na wysokości 13 metrów. No to tutaj to może latać jedynie mucha.
ale też patrzę, czy nie straci sygnału GPS, wszystko gra. Bardzo stabilnie wisi nad kawałkiem łąki. No dobra, teraz spróbujmy znaleźć jakiś ciekawszy widoczek. Za chwilę może, może trochę ciekawszą kompozycję. Spróbuję się unieść, na przykład to, co robiłem wcześniej, pamiętam, to robiłem tego typu zdjęcie, tylko chyba byłam odrobinę dalej. Dzisiaj jest wspaniałe niebo, mamy dramaturgię tego nieba. Jest plastyczne, jest trochę chmurek, kapitalne. Warunki do tego, żeby... Przepraszam, na chwilę musiałem się skupić. Kapitalne warunki do tego, żeby zrobić fajne zdjęcia. Dobra, na trzasnę tych zdjęć może tak z... Na ile mi bateria pozwoli, wiesz? Dlatego, że ja... Dlatego, że chciałbym wykorzystać to, co się da, te najlepsze, i porównać do zdjęć, które robiłem wczoraj. Wczoraj były zupełnie inne warunki oświetleniowe. Może sobie zrobimy jeszcze tutaj właśnie taką sytuację. Taki widoczek, trochę bym się może uniósł, żeby to lepiej widzieć, tak jak teraz. Ja odrobinę bliżej skałek. Teraz klimat jest naprawdę fajny i tego typu zdjęcie może być wizytówką skał. Mogę się trochę przesunąć w prawo i trochę może do tyłu, żeby więcej pokazać tych skałek i właśnie taką historię. A jednocześnie chciałbym, żeby ten palec mój był widoczny, że on odstaje od... Ten po lewej, ten fragment skałki po lewej, że on odstaje, wiesz? To jest moja istota. A skałę chciałbym w 2/3 złapać. Mniej więcej ta proporcja. Uwaga, jedziemy. No dobra, i teraz popatrzmy na ekspozycję. Czy dałoby się zrobić coś do góry? Jestem w RAW. Ja mogę to wyregulować w postprodukcji. Wolę nie doświetlić, wiesz? Mam tutaj taką... Histogram mi pokazuje, że jest wszystko ok. I leciutko nie doświetlę te zdjęcia. No bo zobacz, co się stanie, gdybym dodał trochę ekspozycji. Mógłbym prześwietlić je. Dla kontrastu właśnie trzasne zdjęcie. Tutaj będzie 1,8 sekundy. Popatrzmy na Mavica. Nie atakują go w ogóle ptaki, co się zdarza. Mavic radzi sobie bardzo dobrze. Gorzej sobie radzi lustrzanka, bo widzę, że nie ogarnia fokusa. Ok. I teraz zrobię jeszcze może jeden widoczek. Trochę dalej. Tak jak teraz. Oczywiście ekspozycja jest zbyt mocna przy tym moim filtrze. Spróbuję się odrobinkę obniżyć. No i tu mamy kwintesencję. Takie widoki są fajne, bo niby widziane ludzkim okiem, ale jednak trochę wyżej i niespotykane. Tu mogę sobie skadrować z tego widoczku. Już to nieco. Za chwilę zrobimy nieco bardziej ambitny projekt. A mianowicie przelecę... Teraz nie patrzę w ogóle w ekran. Patrzę na Mavica, więc nie jestem świadomy jak kompozycji. Ja zaraz się zajmę kompozycją. Ale chciałbym mniej więcej zrobić kompozycję może stąd, wiesz, teraz sobie to skomponuję. I tu będziemy mieli pod światło, trudne warunki. Zobaczmy, co jestem w stanie wyciągnąć pod światło. Chciałbym mieć trochę flary, chciałbym mieć trochę tego efektu właśnie górskiego. Dobra, mam prześwietlony fragment nieba, czyli jeszcze muszę zdjąć na 240 i dopiero w poście to zrobimy. No, taka fotka jest fajna, dlatego że ona pokazuje nam ten charakter górek, tutaj skałek i taką wyżynę. Tak wygląda to w miarę. I zrobimy tutaj różną ekspozycję. Tak, jest flara i o to mi chodziło. Chciałem mieć właśnie takie zdjęcie, żeby mi trochę wpadło tego światła. Pamiętaj, że to są małe optyki, ale zabawy jest za to kupę.
Teraz zbliża się nieco do naszej modelowej skałki i będę szukał flary. Za moment już. Przyjechałem wcześniej, żeby też ludziom nie przeszkadzać, bo w takie pogodne dni bardzo dużo ludzi się tutaj kręci już tak od 9, 10, dlatego to też jest tak, że jak ktoś mieszka blisko, to ma szansę zrobić trochę lepsze fotki niż ta osoba, która musi dojechać na przykład z Katowic albo z Warszawy. Spróbuję jeszcze nieco nie doświetlić, tak jak teraz. Fotka niby taka sobie, może bym ją złapał na 2/3, jeżeli chodzi o proporcje, ale jednocześnie chciałbym pokazać trochę skałek. Tak, nie, to totalna kompozycja schrzaniona. Dobra, teraz spróbuję się troszkę kręcić i pokazać efekt jurajski, a jednocześnie poprzeczka jest zawieszona wyżej, bo mam całkowicie prześwietlony ten rejon prawy na górze. Ok, jeszcze trochę zdejmę ekspozycji. Zdjęcie będzie ci się wydawało ciemne. Jeszcze zdejmę, ale pamiętaj, że na etapie, jeżeli masz RAW, to można zdjąć wtedy. O właśnie, zwróć uwagę, co się dzieje. Ciemne zdjęcie, prawda? I wrócimy do tego na etapie postprodukcji, bo to jest klasyczny przykład. Wydaje się, jakbym w automacie robił tego typu zdjęcie, że to jest masakra, nic tutaj nie wyjdzie. Ale jak popatrzę, to te szczegóły powinny być jeszcze widoczne w skały. Dobra. Czyli granica jest taka, żeby złapać jeszcze szczegóły skały, ale żeby złapać te szczegóły, które są wokół słońca. I to jest ta jazda. Przy większych optykach, przy lepszych matrycach, takie rzeczy to jest klasyka, ale tutaj niestety nie mamy aż tak dobrej optyki i aż takich dobrych parametrów matrycy. Teraz trochę rozjaśnię, czyli wydłużymy czas ekspozycji. Może do 1/160 i chciałem to samo zdjęcie zrobić, ale z góry. Mniej więcej to, co wczoraj ujmowałem, jak pamiętam. No dobra, zróbmy jedno takie. Ostrość jest, czyli czubek góry pokrywa się z linią horyzontu. A za chwilę wzniosę się wyżej. Podlecę bliżej skałki. Może troszeczkę w prawo. Zupełnie inne ujęcie niż wczoraj przy zachodzie słońca. Chociaż i tak muszę ci powiedzieć, że to słońce, ono nie operuje aż tak rewelacyjnie, bo jest przez cały dzień nisko i zakrywa te same obszary, bo chciałem pokazać różnicę właśnie w tych obszarach, które są niedoświetlone. Dobra, mniej więcej chodziło mi o to. Zobaczymy, jak to wygląda w tych dwóch, na tych dwóch fotkach. Tutaj będzie co innego pokazane. Może jeszcze złapię bliźniacze ujęcie. Mam teraz interferencje, mam zakłócenia w kontrolerze. No nie ma się co dziwić, bo siedzę w aucie. Dobra, trochę wyżej, wysoką ujmiemy z takiej pozycji. Ok. Dobra, to na koniec jeszcze taki widoczek, jakbym chciał na przykład umieścić do kalendarza, powiedzmy do urzędu gminy. Sorry, musiałem odlecieć na trochę. No i tu masz widoczek, tylko trochę wyżej, żeby było widać, że to jest z powietrza. Może do połowy skały. Tak? Może te proporcje, kompozycja właśnie bardziej taka. Jeszcze troszkę w bok. Jestem bardzo wysoko. Nikomu nie przeszkadzam. Tutaj wydobędę bardziej ten jurajski charakter, czyli jeszcze się przesuniemy. A jednocześnie ten palec chciałbym, kurczę, trochę pokazać. O! Dobra, i teraz znajdziemy jeszcze wysokość. Tak, nie. Dobra, jedno zdjęcie tak. I za chwilę kilka fotek wyżej. Zmieniam teraz wysokość, żeby mieć mniej więcej możliwość wybrania tego lepszego zdjęcia. Pamiętaj, że
podczas wykonywania zdjęcia możesz być rozproszony mocno, bo trzeba zwracać uwagę na Mavica, na ludzi, na te warunki, które są. Jeszcze czy samolot nie leci na przykład, albo ptak. Tutaj jakaś jaskółka mi się zbliża. Dlatego wielokrotnie możesz mieć taką sytuację. Tak, coś mi tu krąży, ale już poleciało. Wielokrotnie możesz mieć taką sytuację, że będzie ci się wydawało, że jest super, a wrócisz i okaże się, że nie jest super. W tej chwili na chwilę ekran muszę przestać nagrywać, bo też mam takie doświadczenia, że nagrywałem ekran przez pół godziny, po czym komórka mi padła i nie było. I całe to nagranie z moim komentarzem, wszystko poszło w jasny gwint. Dlatego wracamy do punktu wyjścia. Jesteśmy w tej sytuacji, robimy zdjęcie dla urzędu gminy, wyobraź sobie, prawda? Sprawdźmy jeszcze raz, czy się nagrywa. Nagrywa i robimy zdjęcie dla urzędu gminy. No to gdybym robił urząd gminy, to bym pewnie zrobił lepsze kolory trochę. Poszedłbym w tym na saturation, w saturacji na plus. Plus 2. Tak. I poszedłbym może z takim widokiem trochę bliższym. Gdybym miał taką możliwość. Ten kamień chciałbym pokazać. No chyba tak. Jest trochę za daleko, wiesz? To byłby pierwszy. Pierwsza propozycja, powiedzmy, do działu promocji gminy, a za chwilę zbliżę się i zrobimy drugą propozycję. Będę powoli lądował, wystarczy 38% baterii. Druga propozycja, jaką bym zrobił dla tejże gminy, tak żeby palec się pokrywał. Tu jeszcze mam możliwość. Może tak bym im trzasnął, tylko bym tutaj jeszcze zdjął na trzech drugich. Powiedzmy, że tak, to jeszcze można skadrować w postprodukcji. Ale chciałbym, żebyś zapamiętał dwie rzeczy, bo zaraz będę lądował. Mam jeszcze minutę, może dwie. Przede wszystkim rób dużo więcej zdjęć, niż się wydaje. Po drugie, pamiętaj, że to, co widzisz tutaj na podglądzie, to nie zawsze jest odzwierciedleniem tego, co uzyskasz na ekranie komputera. Dlatego zdjęcia w RAW mają ten bufor cały. Mają ze sobą ten cały bagaż, który możesz, ten magazyn, ten arsenał mają. To tak jak wojownik, który, jak żołnierz, który ma ze sobą pełno granatów różnych innych broni, a używa tylko jednej. Tak samo jest z RAW, dlatego rób zdjęcia, wykonuj zdjęcia w formacie RAW, bo to pozwoli ci później na to, żeby, teraz kawałek nagramy, żeby wyzwolić te zdjęcia i żeby to wyglądało lepiej. Dobra, i teraz, żeby ta sesja nie była taka nudna, to zobaczysz, co zrobię, a mianowicie podlecę bliżej i odlecę, żeby to była czołówka dla naszego, powiedzmy, filmiku instruktażowego. Powoli kończymy luty, a w lutym, jak pamiętacie, na pewno pamiętasz, poświęciliśmy te epizody na wykonywanie zdjęć. Jest też na grupie konkurs filmowy, zachęcam do dołączenia do grupy Latam dronem od DJI, do grupy facebookowej, który trwa do końca lutego, ten konkurs. I też ukoronowaniem całego tego miesiąca będą dwa warsztaty online. Pierwszy warsztat, który skomponowałem, jest to warsztat bezpłatny. Można się zapisać już dzisiaj, będą linki poniżej w opisie pod filmem, a drugi to jest warsztat dłuższy, 5-godzinny, jest to warsztat już taki kompleksowy, gdzie krok po kroku wprowadzam i krok po kroku realizuję dane przedsięwzięcie, dany projekt. I wykonując ten warsztat, nagrywając ten warsztat, wzorowałem się na Angeli Yu, to jest brytyjska web developerka, jedna z lepszych też
osób, które przekazuje swoją wiedzę. Jest to programistka Swifta, czyli zajmuje się apkami pod iOS-a głównie. I właśnie ona opiera swoje wszystkie szkolenia na projektach. Ja tutaj w tym warsztacie głównym wykonałem 5 projektów i pewnie poszerzę jeszcze to grono z czasem tych projektów, ale jest na razie za zimno. Chciałbym docelowo mieć ładnych parę godzin. Mam teraz około 4 godzin tych nagrań i z czasem będę te jednostki, te moduły jeszcze rozszerzał. Ten warsztat jest już dostępny w przedsprzedaży za naprawdę symboliczne w stosunku do nakładów pracy i wartości symboliczne kwoty. Zachęcam Cię do niego. Linki będą poniżej pod filmem znajdziesz. Natomiast jeżeli wolisz mniejsze porcje wiedzy i bezpłatne porcje wiedzy, to na pewno do końca lutego zostawię warsztat darmowy, warsztat mini warsztat online, gdzie omawiam jeden mały projekt i postępuję właśnie też w taką procedurę od początku do końca, od A do Z, od przygotowania aż po efekty pokazuję. I tam też znajdziesz efekty dzisiejszej sesji. Także zachęcam serdecznie. W nadchodzącym tygodniu też planuję transmisję live, dlatego dobrze jest i przypominam o subskrypcji tego kanału i o dzwoneczku. Podczas live'a będę odpowiadał na pytania, przekażę też trochę informacji takich organizacyjnych, dlatego że prowadzimy cały czas grupę facebookową, ale też przygotowuję warsztaty, które odbędą się w połowie marca. To będą warsztaty face to face, czyli 2 dni latania. Pierwszy dzień praktyka, drugi dzień też praktyka, ale też edycja. I to będzie kompleksowe, można uczestniczyć albo w jednym, albo w drugim dniu, ale o tym powiem więcej podczas właśnie transmisji live. W następny weekend będzie już rozstrzygnięcie konkursu, który odbywa się właśnie na grupie facebookowej. Będzie to konkurs rodem ze Świętoszowa, czyli naszych kozaków polskich. Marcin ufundował wspaniałą nagrodę, niespodziankę. Ale jak zobaczył, że jest tak duże powodzenie tego konkursu, stwierdził, że przyśle jeszcze jedną nagrodę, więc zabawa będzie pewnie kontynuowana w marcu. Ja planuję na marzec, zresztą powiem więcej na temat tego w live'ie, ale planuję właśnie trochę więcej dla początkujących, bo już zacznie się sezon powoli tych lotów, więc może zrobię takie sfilmowane instrukcje obsługi, krok po kroku jak się robi. Ludzie wolą mieć jednak w wersji wideo, a także pierwsze kroki z dronami i jak latać bezpiecznie, dlatego że mamy też, widzę, osoby, które wymagają takich właśnie instruktorzy i wymagają, może nie pójdą od razu na kurs w los, bo on kosztuje 2000, więc może dobrze byłoby taki materiał podstawowy nagrać i przypomnieć ABC. Jest też bardzo rozwinięty rynek dronów, rynek wtórny w Polsce, więc tak pewnie zrobimy. Na dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam na live'a, który odbędzie się w tygodniu. Proszę śledzić, pamiętajcie o sobie i pamiętajcie o dzwoneczku. Wtedy na bieżąco, jak jestem na linii, jak jestem online, to jesteście w stanie dołączyć. Przygotujcie sobie też pytania. Myślę, że będzie mi dużo wygodniej odpowiedzieć na pytania na żywo. A na dzisiaj pozdrawiam głównie grupowiczów. Dzieje się dużo dobrego. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.